Trzeci motoshow w Działdowie zgromadził rekordową ilość kierowców jednośladów oraz rekordową publiczność. Kto przyszedł, nie żałował. Tu jest zlot motocyklowy, spotkanie motocyklowe. To jest trzecie motoshow Działdowo zorganizowane na prośbę burmistrza, który nas wspomaga i pomaga nam, żeby coś takiego robić dla dzieci, ogólnie dla motocyklistów, a przeważnie jest to, mówię prawdę, robimy to dla dzieci. Motocyklowi fani mogli nacieszyć oko. Kilkaset wspaniałych maszyn można było podziwiać na działdowskim targowisku, ale nie na samym podziwianiu przecież polega motoshow. Dużo rzeczy będą atrakcji, będzie stunt, będzie drifter, będzie prawdopodobnie drifter na kładzie, będą dmuchane place zabaw dla dzieci, jest wata dla dzieci, są rozdawane latarki dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Dużo będzie atrakcji. Na trzeci motoshow przyjechali motocykliści z wszystkich zakątków Polski, Białorusi, Niemiec i oczywiście z Działdowa. Imprezę zorganizował Tomasz Zbruk, wśród przyjaciół bardziej znany jako Szatan. Z motocyklami związany jest od urodzenia, a może jeszcze wcześniej. Ogólnie zajmuję się motocyklami, naprawiam troszkę motocykle, buduję, że na motocyklu, który waży 700 kilo, zaczął się od tego, bo tata z mamą mnie zrobili na motorze. Motoryzacyjni fani z trzeciego motoshow w Działdowie wyszli nasyceni. Na czwarty trzeba będzie poczekać okrągły rok.
Dziękuję.